organizatorem festiwalu Sintra. Miło widzieć twarze, które się pojawiają na naszych wydarzeniach, nie tylko na wernisażu wspaniałej pani Miry, ale również na koncertach i na innych wydarzeniach, na innych wernisażach, wystawach i tak dalej, na wykładach. Bardzo mi miło, że Państwo przybyli tak licznie. Widać, twórczość pani Miry cieszy się niesłabnącym powodzeniem. Ale ponieważ mamy tutaj Karolinę Szykę-Kurczycką, która będzie prowadziła to spotkanie i będzie rozmawiać z naszą artystką, to ja już nie przedłużam, tylko przekazuję mikrofon i miłych wrażeń. Dziękuję za to powitanie i dziękuję przede wszystkim Państwu, że w taką brzydką pogodę depresyjną Państwo się nie załamali i zechcieli przyjść tutaj na ten mój malutki, skromny pokaz, jak zapowiadałam w swoich mailach. Jest skromne i nie jest skromne. Uatrakcyjniam to leciutko tym, że jest loteria i że można wygrać mały obrazek, który się nazywa Promień. On sam jednak nie świeci. Potrzebuję trochę więcej światła i mam nadzieję, że ktoś, kto go wygra, przyjmie go z miłością. Właśnie tak to mam nadzieję. Tak, to powiedziałam o tym, że jest loteria, że prowadzi ją moja nowa przyjaciółka Magda. Ogromnej wiedzy i przede wszystkim jej córeczka, mam nadzieję, że będzie moją przyjaciółką. Najmi. Wszyscy tu są moimi przyjaciółmi, a jest parę osób, których nie znam i bardzo się cieszę z tych nowych osób. Że coś nowego? Bardzo, bardzo, bardzo. To znaczy, że, nie że jeśli ja będę powtarzać to, co zawsze w kółko mówię, to dla tych osób to będzie nowością. Nie wiem, co ja powiem, bo Karolina nie zdradziła mnie, o co mnie będzie pytać, ale jest rzecz, o której chciałabym powiedzieć tak szczególnie. No zobaczymy, może ona mi da taką okazję, jak nie, to jakoś się wepchnę. Proszę mi przypomnieć, że psalm 91. Dobra. To jeszcze ja się przywitam, dobry wieczór Państwu. To dla mnie wielki zaszczyt, że Mira pomyślała o mnie w kontekście tego spotkania z Państwem. Rzeczywiście wieczór jest dosyć mocno atrakcjami upakowany. Poza tym, że mamy dla Państwa tą chwilę spotkania, loterię, to jeszcze na koniec usłyszymy muzyków, którzy będą nam umilać wieczór, więc od razu powiem, że to spotkanie dla tych Państwa, którzy stoją, postaramy się poprowadzić zwięźle i w miarę treściwie. Ja myślę, że moja rola tutaj głównie jest właśnie taka, aby Mirę ograniczać, a nie zadawać jej pytania, bo jak wiadomo, nasza cudowna bohaterka dzisiejszego wieczoru może opowiadać o różnych rzeczach, o swojej twórczości i nie tylko bez końca i zawsze jest to wspaniałe. Ja zawsze energii Mirze zazdroszczę. Także na początek zadam, myślę, pytanie podstawowe o te duchy i o to wszystko, co jest dookoła nas, o te wszystkie najnowsze prace, które powstały tego przedwiośnia, co widać, pragnienie zieleni, jest zielono wokół nas. Może tak trochę prowokacyjnie spróbuję zapytać, czy nie bałaś się tego, że ktoś powie, że gonisz własny ogon i dlaczego właściwie wracasz do swojej twórczości, a nie tworzyć coś nowego? No, prawdę mówiąc, to tutaj tego nie widać, co było taką podstawową motywacją tej ostatniej serii obrazów. Bo zaczęłam tę serię Wszystko się łączy od obrazów, które pokażę, jak będzie trochę jakaś większa okazja. Wczoraj żeśmy z Piotrem Wieczorkiem, naszym prezesem, narzekali, że we Wrocławiu wszystko się świetnie rozwija, ale ciągle nie widać naprawdę miejsca do tego, żeby
malarze mogli się pokazywać. Jeśli Państwo macie jakiś pomysł na to, żeby malarze mieli gdzieś wystawę, to proszę nam podsunąć, bo nie ma nawet gdzie zrobić wystawy okręgowej, co kiedyś było takim zwyczajem. Myśmy się mogli poznawać przez te malarze, a tak naprawdę nie ma takiego miejsca dużego w tej chwili, gdzie malarze, nie performerzy, ale malarze, gdzie mogliby zaistnieć. Więc zrobiłam takie obrazy. Miały one być pokazane w Leśnicy, ale się okazało, że Leśnica nie zdobyła funduszy, które by mnie satysfakcjonowały. To znaczy, słyszałam, że chyba za chwilę Joa do ciebie zadzwoni i powie ci tą wystawę w Synagodę, to dla Państwa informacji też będzie można ją. Tak? O! No czekaj na to. Poczekaj. No, w każdym razie tak, do tej wystawy należą takie obrazy, które są refleksjami moich pierwszych obrazów z młodości, ale tamte refleksje zostały zwinięte w rulon i odłożone na lepsze czasy. Zeskoczyłam z tych dużych obrazów na takie małe, bo zaczęły przychodzić te pomysły tak szybko, że nie miałam cierpliwości na duży obraz. I robiłam takie małe, bo właśnie się pojawiły duchy. Tu trzeba by było powiedzieć dzisiaj, Włodek Zylbarta miał jakiś wykład o duchach, ja to nie słyszałam, ale ja powiem swoje zdanie. Ja w judaizmie duchy nie są na jakoś specjalnym tematem. Etyka jest tematem, a duchy nie. To dopiero jakoś tam z hasydyzmem się pojawiło myślenie o duchu. Tak, my przyjmujemy, że jest, że wielokrotne wcielenie, mówi się o czterech, że ta dusza nie żyje raz, ale mówi się o duszy, która nie może przejść do Gehinonu, jest pomiędzy. I różne są koncepcje, dlaczego, czy ta dusza koniecznie jest jakąś złą duszą, napastliwą, czy coś. Nie, nie. To może być dusza, która nie wykonała swojego zadania i wchodzi w kogoś i próbuje wykonać swoje zadanie. I Psalm 91, o którym tak strasznie chcę mówić, służy do tego, do egzorcyzmu. Psalm 91, który jest piękny i który się mówi przed snem codziennie i który się mówi też na pogrzebach. No, na razie tyle. W każdym razie ja nie miałam do czynienia z takimi duchami. Ja miałam do czynienia z duchami z moimi praojcami. I poczułam, że sama jestem takim praojcem, pramatką. Tutaj jest obrazek z pramatkami, ten tutaj za Karoliną. Nie, no, o tamten, co, o pramatkach. Więc ja się poczułam taką pramatką, jak ja myślę o moim wnuku, z którym nie mam częstego kontaktu i myślę, że jak on już zacznie zauważać mnie, to ja już będę pramatką. I te obrazy w dużym stopniu są jakimś przesłaniem mojego credo i tego, co ja w tej chwili na tym etapie życia moim rozumiem. Ja nie będę, ja napisałam taki tekst dwustronicowy, króciutki, taki do przeczytania tu, przewodnik po wystawie i niestety, podobnie jak jeden z obrazków z koniem, też go wcięło. Więc nie wiem, po co komu taki przewodnik, a mam akurat psutą drukarkę i nie wydrukowałam drugiego przewodnika, więc tylko sama mogę być tym przewodnikiem. A jedno... Chciałam cię zapytać właśnie o Leona, czyli twojego wnuka. Właśnie jaka jest, bo jest go tutaj sporo na tych obrazach. Tutaj siedzi w wannie i gdzieś tam dalej też się pojawia. Jaka jest dla niego wiadomość? Aha, ładne pytanie. A...
Chciałabym, żeby było łączność. Ponieważ ja późno tą łączność z tymi pramatkami, praojcami załapuję. I późno się stałam na to otwarta. Późno się na to stałam czuła. Może trzeba mieć właśnie wiedzę, żeby móc się otwierać. Albo być otwartym, żeby mieć wiedzę. Nie wiem. Ale chciałabym, żeby... Bo ja teraz zaczynam rozumieć obrazy mojej mamy. I jakie tam jest przesłanie. Ono nie jest werbalnie do przekazania. Ale ten obrazek tam z tym z światłem z góry idącym i z tym stołem, to jest obraz związany z moją mamą. Bo to, tam jest obrazek mojej mamy. Moja mama go namalowała, miała 17 lat. Jego, tam namalowała po prostu, to jest podwórko z jej okna w Turku, gdzie ona się urodziła. I to jest okno dla mnie i mam nadzieję dla tych aniołów, które tam chodzą tutaj z powrotem. I tam jest stół sederowy, który też nie ma końca. No więc takie jest przesłanie jakiejś mojej mamy, które ja odczytuję z takich kawałków i myślę, że mój wnuk też nie będzie umiał tego przesłać. Ale chciałabym, żeby był on otwarty na swoją tradycję. Na tradycję moją, na tradycję moich przodków. W taki sposób, żeby to była jego droga, bo jednak tak, no by... Nie wydaje mi się, żeby wystarczyło być po prostu takim duchowym człowiekiem. No, Żydzi jednak dostali jakieś konkretne zadanie i to bardzo konkretny przewodnik do tego jest dołączony, którym jest Tora, to znaczy się dwie Tory, jak Państwo wiecie, to znaczy ustna i pisana. I cały ten ładunek, którego się można uczyć całe życie, bo u nas uczenie się jest tą drogą. To jest takie bardzo wprost, myślę, wypełnienie tego hebrajskiego powiedzenia Ledor Vador, tak? Które jest bardzo ważne, czyli z pokolenia na pokolenie. Ale w tym tekście, którego tutaj nie ma, którego Państwo nie przeczytacie, wspominałaś o tym, że jakby tutaj, zresztą to widać, tak? Są takie zielone obrazy, trochę nawiązujące właśnie do tej zieleni, której nie było, kiedy je malowałaś, do tej długiej zimy. Ale też jest tutaj, na jednym obrazie jest tutaj twój tata, który został dołączony do tego obrazu sprzed 30 lat chyba, tak? To tego obrazu tu nie ma. To te pierwsze. Obrazy są bardzo osobiste. Jest łatwiej w obrazach mówić o takich bardzo osobistych rzeczach, niż jak się patrzy. Chociaż każdy jest tu przyjacielem, i tak nie wiem. Sami przyjaciele, tak. Mogę mówić. Więc tak, wychował mnie mój ojczym. I ja z lojalności do niego, a też no jakoś gdzieś mi się zaspchnęło, no jakoś ten ojczym był całe życie. Dopiero jak on umarł, ja zaczęłam myśleć o moim ojcu, który został zabity tylko dlatego, że był Żydem. I niewiele o nim wiem. I wiem o nim od mojej rodziny, która mnie odnalazła w pewnym momencie w Izraelu i zaprosili mnie, wtedy mieliśmy okazję się zobaczyć i oni mówili, jak ja jestem bardzo podobna do tego mojego ojca. I taką mi opowieść. Mogę? Opowieść. To się nie odbija, ale jeszcze się może odbić. Tak, to jeszcze się nie odbiło. Taką opowieść moja rodzina przeniosła, kuzyn, że on też zapamiętał, że jak moi rodzice się pobrali w Gdyni, to starszy brat przyjechał go odwiedzić i chodzili wzdłuż wybrzeża tam w Gdyni.
spacerowali i ten jego brat pyta się, no co ci wniosła w posagu ta twoja żona malarka, bo moja mama malowała. A wtedy i mój ojciec odpowiedział, ty widzisz to niebo, ty widzisz tam ptaki pływają, widzisz to morze, tam ryby, okręty pływają. To wszystko wniosła mi w posagu moja żona malarka. Więc tak poznałam mojego ojca. Jeszcze jakieś takie inne historyjki są, które pokazują jego małą racjonalność, lekkie chodzenie, takie ponad rzeczowością. Pewno to panią mam. A zieleń, no muszę powiedzieć, dlatego namalowałam tego ojca, że wreszcie po musiałam mu pozwolić zaistnieć i on tutaj też jest. Jest taka, tutaj w trzecim obrazie jest rodzina mojej moja mama, ja, mój braciszek i tam za nimi ten mój ojciec jest.